uczestnikiem zgrupowania reprezentacji K1 również jest Marta Chojnowska, którą świetnie znamy już z występów w MMA. Witaj, Marto. Witam serdecznie. Skupmy się w takim razie w tej chwili na tym, co tutaj się stało, właściwie ostatni dzień obozu. Przed nami Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Polski również. Jak oceniasz przygotowanie swoje po obozie? No, na razie jestem tak zmęczona, że już bym chciała być w domu. No, zobaczymy, za parę tygodni na pewno będą efekty tej ciężkiej pracy. Masz już na swoim koncie Mistrzostwo Świata, które zdobyłaś w 2011 roku. Jak oceniasz sam poziom w porównaniu do poziomu światowego tutaj Polski? Bo opinie są takie, że mamy bardzo, bardzo wysoki poziom. No, mamy naprawdę bardzo wysoki poziom. Każdy kolega, koleżanka z reprezentacji toczy najlepsze walki właśnie z Rosjanami, z Białorusinami, czyli z tą czołówką. I tak naprawdę to my jesteśmy czołówką, bo wygrywamy z nimi. Trener Tomek powiedział, że osiągnął ten cel, trzecia drużyna na świecie. Myślisz, że to jest jeden z największych sukcesów, czy jeszcze stać reprezentację na coś więcej? Ja myślę, że na pewno stać na dużo, dużo więcej. Jest tak, że ten poziom cały czas goni i my musimy gonić. Jeżeli się wyjdzie z obiegu, no to później ciężko jest wrócić. To jest cały czas wyścig, bo my trenujemy, spotykamy się, jednak to jest, tutaj przybywają najlepsi zawodnicy, no można powiedzieć, ze świata i u siebie na przykład w klubie nie mam możliwości z trenowania z tak dobrymi zawodnikami. I dzięki temu, że właśnie są te zgrupowania, cały czas nawet ten poziom goni. I przez to właśnie, że non stop mamy jakieś tam starty, to trzeba cały czas pracować, a nie spocząć na laurach, bo wiadomo, że są młodsi, są bardziej gniewni i oni dążą do tego, żeby w końcu z nami wygrać. Pytałem się o K1, o występy w MMA, ale rozumiem, że nie miałaś za bardzo czasu, żeby pohulać w parterze troszkę. Po właśnie KSW zrobiłam sobie przerwę i dopiero teraz zaczynam trenować, więc nawet nie miałam możliwości, żeby cokolwiek porobić. Z Różalem? Tak, jeszcze pracujemy z Marcinem. Masz już teraz porównanie. Przygotowałaś się do gali KSW, trenowałaś MMA przekrojowo wszystkie płaszczyzny, wywodzisz się tutaj z K1. Jak oceniasz, jeżeli chodzi o intensywność treningów między MMA a jednak stójkowym sportem? Czym to się różni? Na pewno oba są przygotowania bardzo ciężkie. Tutaj mieliśmy mniej czasu na wypoczynek, bo jednak w domu to miałam tam 3-4 godziny, a tutaj było tak, że wracaliśmy z jednego treningu, zjedliśmy obiad i od razu było czas za godzinę wyjść na drugi trening, więc było mniej czasu na odnowę, ale naprawdę było bardzo, bardzo ciężko i no nie ma co porównywać, bo to jednak jest troszeczkę inna praca w stójce i troszeczkę inna praca w parterze, inne partie mięśniowe i tutaj głównie skupiamy się właśnie na jakiejś tam motoryce. Teraz jest taki właśnie czas, że można więcej przygotowań ogólnych, a jakieś tam bardziej specjalistyczne to będę robić w klubie. No dużo było właśnie ataków, obrony i kontry. Na tym się skupialiśmy. Trener reprezentacji wprowadził taki system mikrocyklów trzechdniowych, trzydniowe mikrocykle. Jak to oceniasz? Jak oceniasz intensywność tego wszystkiego? No, intensywność była bardzo wysoka. No, ciężko było naprawdę przetrwać ten jeden mikrocykl, no ale wszyscy daliśmy radę i nikt nie miał kontuzji, więc no, uważam, że bardzo dobrze przepracowaliśmy wszyscy. No, trener jest zadowolony. No, wiadomo, że gdyby nie był zadowolony, to by nam o tym powiedział, że jednak nie daliśmy z siebie wszystko. Rozłożenie tego na 3 dni to też ma jakiś cel w tym, żeby właśnie uniknąć tych kontuzji na pewno, bo to przeciążenie jakieś. No tak, robiliśmy pierwszego dnia 2 treningi, drugiego 2 treningi, trzeciego dnia robiliśmy 1 trening i wieczorem od nowa. No, wiadomo, że cały czas byśmy nie mogli jechać na tym samym poziomie i treningi były zróżnicowane, raz mocniejsze, raz lżejsze, zależy od tego, jak nasz organizm to wytrzymywał. A od nowa gdzie? W Morskim Oku? Ale w którym Morskim Oku? No, w jeziorze. W jeziorze nie, chodziliśmy do akwaparku i na basen właśnie. Śmiać mi się chce, bo nie każdy wie, że Morskie Oko w Zakopanem to jeszcze inna rzecz. 15 września jubileuszowa gala KSW 20, a w niej zmierzy się w pojedynku twój trener Marcin Różalski z Francuzem Le Banner. Co sądzisz o tym pojedynku? Jego przeciwnik wydaje się mocnym i silnym oponentem. No, na pewno walka będzie ciekawa i Le Banner jest legendą K1.
Mam nadzieję, że Marcin wygra, no bo wiadomo, serce zawsze będzie za nim. No a tak naprawdę no to wszystko okaże się w ringu. No to jest taki sport, że chwila nieuwagi czy coś i różnie wychodzi. No ja bardzo będę kibicować Marcinowi i mam nadzieję, że wygra. Le Banner zamieszcza filmiki o tym, jak trenuje w Stanach. Mówisz, wywodzi się z K1, ale mistrzów BJJ śmiga w parterze. Czy Marcin ma się czego obawiać? No na pewno, każdy przeciwnik, to jest tak, że każdy przeciwnik no, jest niebezpieczny i nie można nikogo tak naprawdę, nie wiem, no, mówić, że on jest kiepski czy coś takiego, no bo to zawsze może być tak, że to jest tylko sport, no. Można wygrać, można przegrać, no wiadomo, każdy chce wygrać. Marcin narzekał ostatnio na kontuzję swojej nogi i powiedział, że nie do końca czuje się na siłach i może być tak wydarzyć, że jeżeli dostanie albo low kicka na to może się położyć i tam walkę prowadzić, o co chodzi z tym kolanem? Ja nie mam pojęcia, dawno mnie nie było w klubie od maja, więc ciężko mi w ogóle cokolwiek na ten temat powiedzieć. Pójdźmy dalej do kolejnej gali 21, bo to nas będzie interesowało bardzo. Walka kobiet, w której zmierzy się Paulina Bońkowska z Karoliną Kowalkiewicz. Co sądzisz o tym pojedynku? Na pewno będzie ciekawa, no bo Bońkowska to i judo, i bardzo dobry team, czyli od Arachion Olsztyn, czyli zaplecze ma niesamowicie dobre. A o Karolinie no, ciężko mi cokolwiek powiedzieć, no bo wiem, że ona się wywodzi się z Krav Magi, więc no, ciężko cokolwiek stwierdzić. No na pewno widziałam jedną walkę, no to walczyła z moją koleżanką, no to dała radę, bo walka była bardzo dobra. Wszystkim się podobała i stwierdzili, że to była najlepsza walka na gali, więc może być naprawdę ciekawie. Pytam o to dlatego, że z finalistką tego pojedynku prawdopodobnie będziesz miała okoliczność się zmierzyć na z kolei, nie wiem, 23 gali prawdopodobnie KSW. No na pewno po nowym roku jakoś to będzie finał. Nie możesz się doczekać już? Na razie mam cel Mistrzostwa Europy, później jak skończę, no to będę się przygotowywać do tej walki już powoli. Cóż, jeszcze dwa słowa, jakbyś miała podsumować tutaj zgrupowanie reprezentacji w jednym zdaniu, to co by to było? Chciałabym, żeby takie zgrupowania były częściej i było naprawdę mega, mega zajebiście. Mysza, jeżeli masz ochotę, no to możesz kogoś pozdrowić. Pozdrawiam moją koleżankę z pokoju, Paulinę. Dziękuję wszystkim sponsorom, czyli firmie Manto, Hightech, za pomoc w przygotowaniu. Dziękuję trenerom za super obóz. Dziękuję wszystkim moim sparring partnerom, wszystkim znajomym właśnie z kadry, którzy pomagali nam, czyli pomagamy sobie nawzajem, żeby te treningi były wyglądały jak najlepiej. No i dziękuję, wiadomo, mojemu klubowi, mojemu trenerowi, moim rodzicom, no wszystkim dziękuję bardzo, którzy przyczynili się do tego, że jestem tutaj, gdzie jestem. No to dzięki. Dziękuję bardzo.